Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj spotkać się z Państwem. Będę mówił o rzeczach, które Państwu są bardzo dobrze znane. Więc moja wypowiedź to nie będzie odkrywanie Ameryki, ale podkreślenie pewnych wartości, które tutaj w Górkach Wielkich, poprzez to wielkie dzieło, między innymi Kamińskiego, są ważne i aktualne do dzisiaj. Zawsze zastanawiam się przed swoim wystąpieniem, od czego zacząć, bo tutaj tyle wątków się nakłada, łączy. W zasadzie każdy mógłby na pierwszym miejscu zostać wymieniony. Ja powiem jedno, że ci wszyscy ludzie, którzy pracowali przed wojną, aby Sojka powstała, dla nich najważniejsze słowo to było słowo Polska. Powiedziałem teraz rzecz prostą, ale niosącą za sobą ogromny ciężar, jeśli chodzi o ideę. Po prostu w 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, elity, którym bliska była Polska, zastanawiały się, co zrobić, żeby pierwsze pokolenie urodzone w wolnej Polsce, wtedy II Rzeczpospolitej, żeby to pokolenie przejęło jakby pałeczkę po rodzicach, po dziadkach, po tych, którzy walczyli w powstaniach w XIX wieku, po tych, którzy w czasie I wojny światowej, między innymi w Legionach czy w Błękitnej Armii, walczyli za Polskę. I to wspólne dzieło sprawiło, że 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. I w tej wolnej Polsce zaczęto się zastanawiać, co zrobić, żeby tak jak ojcowie i dziadkowie wychowali swoje dzieci, teraz przygotować nowe pokolenie, aby ono w pewnym momencie przejęło ten ciężar odpowiedzialności za Polskę. Dokonania poprzedników były ogromne, o tym wszystkim wiemy. To są ludzie, którzy walczyli w powstaniach, byli w konspiracji, byli to pozytywiści, więc na różnych polach działali, aby ta Polska kiedyś odzyskała niepodległość. I jedną z takich organizacji jeszcze przed wybuchem I wojny światowej był polski scouting, który na naszym terenie po prostu jako odmiana tego, co stworzono poza granicami naszego kraju, nazwano harcerstwem. I tutaj oczywiście na pierwszym miejscu pojawia się nazwisko Małkowscy, Andrzej i Olga Małkowscy, którzy oczywiście nigdy tutaj nie byli, Andrzej fizycznie nie mógł, bo już niestety nie dożył niepodległości, ale Olga Małkowska, z którą wielokrotnie kontaktował się Aleksander Kamiński, to była osoba, która go bardzo wspierała w realizacji idei. Idei, którą wcześniej Andrzej Małkowski nazwał Rzeczą Lutycką, Lutyków. To była ta jego wspaniała wizja tego państwa harcerskiego. I jeżeli Andrzejowi i Oldze pośrednio nie udało się tego zrealizować, chociaż Olga miała swój ośrodek w Sromowcach, w Pieninach i tam też wspaniale to funkcjonowało przed wojną, to jednak to, co zrobił Kamiński, dla którego Andrzej Małkowski był wzorem, tutaj Państwo cały czas oczywiście mają przed sobą zdjęcia, najpierw Kamiński, teraz Małkowscy, to właśnie to, co zrobił Kamiński, było właściwie realizacją, tak pośrednio, tej wielkiej idei Małkowskich. Dlatego duchem Małkowscy, chociaż nigdy nie byli w Górkach Wielkich, oni tutaj są, bo to jest pewien pomysł, który potem będzie realizował w rzeczywistości Aleksander Kamiński. Harcerstwo, które jeszcze przed I wojną było tą kuźnią patriotyzmu, w II Rzeczpospolitej stanie się dla państwa polskiego tą organizacją, która wspierana przez władzę podejmie się wychowania tych najmłodszych pokoleń. Tych pokoleń, które rodzą się w roku 18, 19, 20, a tak jak pani przede mną powiedziała, przecież to jest pokolenie Kolumbów, rocznik 20. I jeżeli popatrzymy na życiorysy tych Kolumbów, tych harcerzy, którzy działali w szarych szeregach, ginęli w powstaniu warszawskim, czy ginęli we wrześniu 1939 roku na Śląsku, a potem w okresie okupacji na Śląsku, to przecież spora część tych ludzi była tutaj.
Więc to jest kolejny dowód na to, jak ważna była ta kuźnia talentów, jak ważna była ta kuźnia patriotyzmu, bo później, kiedy przyszedł sprawdzian z tego patriotyzmu, to ci ludzie wychowywani tutaj przez tych odpowiedzialnych instruktorów, oni spełnili to zadanie, które przed nimi wyznaczono. I też powtórzę tutaj za panią, która mówiła przede mną, rzeczywiście to nie było wychowywanie do śmierci, bo oczywiście nasze doświadczenia historyczne mówią, że no nigdy ten nasz naród, to nasze państwo nie miało spokoju i trzeba dzisiaj także przygotowywać się na najgorsze. Więc zakładano, że może przyjść taki właśnie czas sprawdzianu, ale nikt tym dzieciom nie mówił, że macie ginąć. Nikt tym dzieciom nie mówił, tej młodzieży, macie poświęcać swoje życie za ojczyznę. I to jest warte podkreślenia. Wrócę teraz do Aleksandra Kamińskiego, postaci kluczowej dla naszego dzisiejszego spotkania. Ten wielki idealista, ten człowiek, o którym można powiedzieć, że jest w czołówce postaci ważnych dla tradycji polskiego harcerstwa, sam w pojedynkę niewiele mógłby zrobić, gdyby nie miał zaplecza, gdyby nie miał wsparcia. Już wcześniej, kiedy był szefem szkoły instruktorskiej w Nierodzimiu, dał się poznać jako świetny organizator. I te pozytywne cechy dostrzegł w nim wojewoda śląski Michał Grażyński. I to jest właśnie ta postać, o której też pani mówiła wcześniej, której rolę w powstaniu Sojki należy także podkreślić. Wszyscy wiemy, że Michał Grażyński to jedna z wielkich postaci dwudziestolecia międzywojennego, która całym sercem wspierała ruch harcerski. Sam był harcerzem, był wielkim propagatorem ruchu harcerskiego i kiedy w 1926 roku został wojewodą śląskim, zresztą z nadania, co warto podkreślić, marszałka Józefa Piłsudskiego i działo się to już po przewrocie majowym, to właśnie Grażyński postawił sobie za cel wyznaczony mu też przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Silniej związać Śląsk, województwo śląskie w granicach II Rzeczpospolitej z Polską. I nie przez przypadek, właściwie ten największy ośrodek harcerski, bo też pamiętamy, że była Spała, ale Górki, to co tutaj powstało, no nie mają równych sobie. Nie przez przypadek ten wielki ośrodek harcerski, który skupia młodzież z całej Polski, powstaje w województwie śląskim. Tu na Śląsku Cieszyńskim, a Śląsk Cieszyński jest częścią Górnego Śląska, więc ja wiem, że to są takie niuanse ważne dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, ale historycznie Śląsk Cieszyński jest częścią Górnego Śląska. I w II Rzeczpospolitej właśnie ta inicjatywa realizowana jest w województwie śląskim. I dla wojewody Grażyńskiego to jest bardzo ważne, żeby ten Śląsk poprzez wychowanie także młodych Ślązaków urodzonych jako pierwsze pokolenie w wolnej Polsce, a jednocześnie na polskim Śląsku, żeby to się tutaj działo. I podkreślę, bez zaplecza finansowego, bez wsparcia tego logistycznego, Kamiński niewiele by zrobił. I tylko dzięki Grażyńskiemu, który poparł tą inicjatywę, który cały czas wspierał tą inicjatywę, tak naprawdę Sojka powstała. Ziemia, na której wybudowano ten wielki ośrodek, należała wcześniej do rodziny Kossaków. I Zofia Kossak, która tutaj cały czas mieszkała, swoim talentem, swoimi znajomościami, swoim zaangażowaniem, równie mocno, już oczywiście nie finansowo, ale duchowo, wspierała inicjatywę, którą realizował bezpośrednio Aleksander Kamiński. Druga rzecz, to harcerze śląscy. Tutaj przecież w większości przyjeżdżali harcerze z Górnego Śląska, z tego centrum przemysłowego. Bardzo często były to także osoby niezwiązane z harcerstwem, ale były to dzieci bezrobotnych z Górnego Śląska, dla których na przykład instruktorzy tacy jak Kret czy bracia Skrzekowie tworzyli uniwersytet, który miał przekazać wiedzę, który miał dać możliwość poznania prawdy, wiedzy o świecie tym, którzy no, takich możliwości ze względów finansowych nie mieli.
I kiedy myślę o Sojce, kiedy myślę o tych młodych ludziach, którzy tutaj przyjechali, to zawsze widzę takie dwie grupy. Ci, którzy będą z centralnej Polski, z innych regionów Polski, ci, którzy potem w czasie II wojny światowej w szarych szeregach będą walczyć z okupantem, a później poznamy ich w trakcie Powstania Warszawskiego. I za nimi jest książka, która dla wszystkich pokoleń urodzonych po II wojnie światowej była takim wzorem do naśladowania. To oczywiście Kamienie na Szaniec. I to jest ta jedna grupa, którą tutaj widzę. Druga grupa to są młodzi Ślązacy, przywiązani do wartości patriotycznych, którzy tutaj spędzają wolny czas, wakacje, przyjeżdżają na kursy i my potem ich widzimy, kiedy czytamy Wieżę Spadochronową. Czyli z jednej strony Kamienie na Szaniec i rzeczywista obecność bohaterów Kamieni na Szaniec, tak jak pani czytała fragment tej książki. A z drugiej strony Wieża Spadochronowa, gdzie właściwie nie ma ani jednego słowa o Sojce, ale tam między wierszami wspomnienia wakacji w Beskidzie Śląskim w jednym zdaniu się pojawiają, więc oczywiście innego, większego ośrodka tutaj na Śląsku nie było i możemy się domyśleć, że ci, o których czytamy w książce Kazimierza Gołby, Wieża Spadochronowa, to oni też tutaj byli. I ja bardzo się cieszę, że jesienią tego roku ukazało się kolejne wydanie Wieży Spadochronowej. Były spotkania organizowane między innymi w Bibliotece Śląskiej. Tam pani Heska Kwaśniewicz występowała, która dała przedmowę do tego najnowszego wydania. I właśnie te dwie książki, a za nimi postacie, które w tych książkach pojawiają się, one się łączą tutaj właśnie w Sojce, w Górkach, poprzez działania podejmowane właśnie wtedy. Jeśli chodzi o postacie, które moglibyśmy jeszcze dodać do tych, które bardzo mocno wspierały swoim talentem duchowo Sojkę i ten plan realizowany przez Aleksandra Kamińskiego, to na pewno nie wolno zapominać o Gustawie Morcinku, który przecież odkryty dla polskiej literatury przez Zofię Kossak, Ludzie za Tamą, pierwszy jego zbiór opowiadań, właśnie wydany w Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu dzięki wsparciu Zofii Kossak, to właśnie on także tutaj często przyjeżdżał i jako ten jeden z najważniejszych pisarzy okresu międzywojennego działających w województwie śląskim, on publikując swoje teksty między innymi w Polsce Zachodniej czy w takich luźnych biuletynach, publikacjach przed wojną, będąc tutaj w tym ośrodku harcerskim, bardzo propagował jego ideę. Dlaczego przed wojną, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, dokładnie w tej drugiej połowie lat 30. udało się zrealizować takie wielkie przedsięwzięcie? W bardzo krótkim czasie przecież ta Sojka powstała, a dzisiaj współcześnie, kiedy mamy takie ogromne możliwości, teraz porównanie, Druga Rzeczpospolita, jej dopiero początki przecież, to było młode państwo, które musiało się borykać z tyloma problemami. I Trzecia Rzeczpospolita, w której teraz żyjemy, z takimi możliwościami finansowymi. Dlaczego wtedy się udało, a dzisiaj mamy takie trudności? Państwo zobaczą, spacerując po tych obiektach, w jakim stanie są te obiekty. Sprawa jest prosta. W dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza po roku 1926, najważniejszą ideą dla elit politycznych była obrona państwa. Państwo jako wartość, której należy strzec, której należy bronić, na przykład przed różnymi działaniami polityków, którzy będą kierować się tylko interesem partyjnym, a nie interesem państwowym. Takie słowo państwowiec, które dzisiaj czasem pojawia się w dyskusji medialnej, wtedy w okresie dwudziestolecia międzywojennego było słowem bardzo ważnym. I tutaj należy powiedzieć, że elity polityczne, kiedy postawiły sobie za cel przygotować młode pokolenia do wzięcia odpowiedzialności za państwo, postawiły na harcerstwo. I państwo wsparło harcerstwo.
bez pieniędzy państwa, bez pieniędzy województwa śląskiego ten ośrodek by nie powstał. I to jest najprostsza sprawa, jaką mogę wytłumaczyć tą drogę przede wszystkim finansową, ekonomiczną do wybudowania tego wielkiego kompleksu. No dzisiaj tak naprawdę państwo przerzuca większą część odpowiedzialności na samorządy. A samorządom trudno jest przy takich wyzwaniach, przy takich problemach, jakie są, no podjąć taką rzecz, jak chociażby odbudowa pewnych obiektów. To mogą być teraz fundacje, to mogą być stowarzyszenia, one też no, dużych pieniędzy nie mają. Czyli przed wojną Sojka powstała, bo państwo wsparło. Dzisiaj państwo w zasadzie pozbywa się wielu swoich dotychczasowych prerogatyw. No i dlatego są takie trudności, jeżeli chodzi o przywrócenie Sojki, tego ważnego ośrodka harcerskiego, do jakiegoś stanu używalności. Ja tutaj nie będę podejmował kwestii związanej ze współczesnym harcerstwem, bo na pewno współczesna Komenda Główna powinna bardzo mocno zająć się tą sprawą, no ale wskażę na takie osoby, jeżeli na przykład przed wojną dzięki wojewodzie Michałowi Grażyńskiemu ten ośrodek mógł powstać, bo Grażyński dał zaplecze finansowe, no to dzisiaj takim przecież protektorem, takim politykiem, który mógłby wiele dla Sojki zrobić, no jest pan prezydent Komorowski i jego żona, bo przecież i pan prezydent Komorowski i żona pana prezydenta, jak wiemy z ich biografii, są bardzo silnie związani z harcerstwem, więc tutaj ta pomoc powinna pójść od tych najwyższych urzędników państwowych, ale oczywiście to jest tylko kwestia dobrej woli. A jeżeli prezydent bardzo często przebywa tutaj na Śląsku Cieszyńskim, bo przecież zameczek w Wiśle jest wszystkim znany, no to na pewno byłaby to osoba, którą można byłoby dla tej idei przywrócenia Sojki dla społeczeństwa pozyskać. Inna sprawa, wracam już do spraw dotyczących dwudziestolecia międzywojennego. Polskie harcerstwo w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyróżnia się na tle tego, co działo się za naszą zachodnią granicą i za naszą wschodnią granicą. To wtedy, kiedy nasze harcerstwo tak wspaniale się rozwija. I pani tutaj czytała fragment mówiący o tym, że nie ma różnic rasowych, narodowościowych, że harcerze są braćmi. Przecież te zjazdy harcerskie, które pięknie opisywała Zofia Kossak na przykład w Lasce Jakubowej, to jest relacja z pierwszej ręki, jakie wartości przyświecały naszemu harcerstwu. Pamiętam taki fragment, kiedy Zofia Kossak pisze o przejeździe przez Niemcy, gdzie między innymi, kiedy młodzi z Hitlerjugend zobaczyli polskie mundurki harcerskie, no to zrobiło się dosyć gorąco. I proszę zobaczyć, tutaj wartości patriotyczne, a jednocześnie te tradycyjne polskie wartości za naszą i waszą wolność, braterstwo wszystkich. Po zachodniej stronie mamy oczywiście nazistowskie Hitlerjugend, a na wschodzie mamy pionierów, więc dwie totalitarne organizacje, a w środku ten właśnie bardzo pozytywny patriotyzm otwarty na innych. I to też tutaj było realizowane, tutaj w Sojce, w tym najważniejszym ośrodku harcerskim. Tak naprawdę Sojka była wielkim projektem, który się udał. To jest chyba najważniejsza rzecz pod względem wychowawczym, jeśli chodzi o realizację takich projektów w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo widać to po skali budynków i widać to oczywiście po tym, co tutaj robiono. Dlaczego po II wojnie światowej ośrodek harcerski upada? No, wszyscy znamy historię polskiego harcerstwa po roku 1945. Jeszcze pierwsze lata tutaj ośrodek działa, ale potem zostaje już zlikwidowany, no bo oczywiście wiąże się to z losami polskiego harcerstwa, tak strasznie potraktowanego przez władze komunistyczne. Ja tylko przypomnę, zawsze robi na mnie wrażenie taki fakt z okresu terroru stalinowskiego, kiedy to do harcerzy z batalionu Parasol po kolei przychodzą ubecy
i też przychodzą do matki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który jak wiadomo zginął w Powstaniu Warszawskim i też oczywiście jako bohaterskiego harcerza z okresu okupacji chcą aresztować. Więc jeżeli Niemcy nie zabili tych ludzi, to oczywiście po wojnie większość tych ludzi związanych z Sojką będzie represjonowanych, będą represjonowani jako osoby, których wartości i działania nie były zgodne z tym, co komunistyczna władza promowała. No i to jest właśnie smutne, że nasze harcerstwo zostało zastąpione czerwonym harcerstwem, zostało zastąpione ideami, które oczywiście były związane z komunistycznymi pionierami. No i niedawno miałem okazję wygrzebać, przyznam się, gdzieś na makulaturze, książkę Mariana Brandysa, która opiewała jego pobyt w słynnym Łagierie Artiek. No, słowo łagier wszystkim nam jest dobrze znane, ale wtedy, kiedy w czasach stalinowskich tak pisano, to oczywiście obóz, czyli łagier w Artieku na Krymie, był wzorem do naśladowania dla polskiej młodzieży. I to jest bardzo smutne, bo wycofywano te wartości, które były dla nas najważniejsze i zastępowano je totalitarnymi oczywiście założeniami komunistycznego ruchu pionierskiego. Teraz przejdę do współczesności, bo chciałbym zakończyć taką konkluzją, taką myślą. Mówimy o wydarzeniach z przeszłości, mówimy o historii, ale to, co dzisiaj się dzieje na naszych oczach w sferze wartości, jakie promowane są przez władze oświatowe, w sferze tej wielkiej dyskusji o naszej tożsamości narodowej, to właściwie te idee, które przyświecały harcerzom w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ludziom, którzy stali za tym harcerstwem, no tych idei dzisiaj musimy bronić. Bo to, co dzieje się z programami nauczania historii czy języka polskiego, widać wyraźnie, że zmierza do ograniczenia, zwłaszcza tej sfery patriotycznej. Historycy już obronili częściowo historię w szkołach. Wczoraj czytałem piękny artykuł w Gościu Niedzielnym. Poloniści zaczynają bronić wartości, które są w naszych tradycyjnych lekturach, a które powoli są wycofywane. I tutaj właśnie mamy okazję, broniąc Sojki, bronić też wartości, które mogą być ważne dla współczesnej polskiej młodzieży. Młodzi ludzie przyjeżdżający dzisiaj do Sojki z jednej strony będą słyszeć o harcerzach, a z drugiej strony będą słyszeć o Zofii Kossak, o Gustawie Morcinku i przede wszystkim, oczywiście, jeżeli mówimy tutaj już o sprawach dotyczących harcerstwa, z Aleksandrem Kamińskim. Także Sojka, Górki Wielkie, to jest historia żywa, to nie są rzeczy już do zapomnienia, do odrzucenia, do schowania gdzieś w szufladzie, gdzieś tam w lamusie. To wszystko jest ważne, dlatego że dzisiaj stoimy przed walką o pewne wartości, które dotychczas były ważne, a dzisiaj niektórzy je podważają. I wrócę do wieży spadochronowej. To, że dzisiaj komuś na Śląsku zależy, żeby tak strasznie podważać czyn harcerzy i Polaków we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy napadli na nas 1 września, kiedy na przykład Gazecie Wyborczej tak strasznie ciągle zależy, żeby podważać, czy była obrona wieży spadochronowej, czy nie, czy to, co Kazimierz Gołba napisał, było prawdą, czy nie. Komuś na tym strasznie zależy, bo właśnie przy okazji wydania obecnego wieży spadochronowej, no znowu odezwały się głosy podważające to i nawet chyba zmierzające do tego, żeby powiedzieć, że we wrześniu 1939 no to Niemcy nikogo nie zabili w Katowicach, w Chorzowie, w Świętochłowicach i wszyscy wiwatowali na cześć najeźdźców. A przecież ci, którzy wtedy ginęli, na przykład w Lasach Panewnickich, to byli ci harcerze, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego tutaj w tym ośrodku harcerskim w Sojce przebywali, tutaj uczyli się patriotyzmu i kiedy przyszedł ten odpowiedni czas, że trzeba było poświęcić swoje życie i to takie młode życie dla Polski, to dla tych ludzi nie było żadnych wątpliwości.
czy dla chłopaków z Warszawy, którzy potem poszli do powstania, czy dla chłopaków tutaj ze Śląska, którzy już w pierwszych dniach okupacji, pierwszych dniach września walczyli bohatersko za Polskę. Dobrze. Ja tylko jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć. Zawsze, kiedy w radiu gdzieś słyszę piosenkę Marii Peszek, w której ona śpiewa Sorry Polsko i tam dalej, już nie będę cytował z pamięci, nie oddam ci ani kropli swojej własnej krwi, no to właśnie musimy walczyć z takim kierunkiem wychowania, żeby taki nihilizm wobec wartości, jakim jest patriotyzm, naród, ojczyzna, żeby to nie przebiło tego, co było ważne dla ludzi tworzących Sojkę. I tym chciałem zakończyć. Dziękuję.